Mamy trenera i kapitana zespołu PBG Basketu Poznań. Panie trenerze, rozpoczynamy od pana. Pana ocena tego spotkania, Milija Bogicewicz. Bardzo proszę. Gratulacje wszystkim AZS-u. Myślę, że rotacja tego składu od tego, kiedyśmy grali ostatni, już daje skutek. Myślę, że są przede wszystkim u dobrej dyscypliny, dobrze grają. Troszeczkę już na kilka rzeczy poprawić i myślę, że będzie bardzo, bardzo groźnym przeciwnikiem na w fazie play-off. Jakby po tych wszystkich zespołach, któryśmy grali, wyróżniają się Śląski i Koszalin po swoich grze. Co, przegraliśmy mecz przede wszystkim i znowu odbrony 42 punkta u polu 3 sekund i przede wszystkim na zespole ugrał Koszalina, jednak smo pozwolili da sześciu zawodników rzuci podwójne cyferki, wtedy to bardzo trudno ustawić odbronu. Myślę, że nas jest początek Montgomery'a, który nie jest strzelec z odwodu, zaskoczył skutecznością 4-3 już u pierwszej kwarty. Później smo dogonili i przyszli na jeden punkt, 55-54. Zabrakło i znowu sile, rotacje troszeczkę u zespołu i taki wynik 12 punktów jest bardzo, bardzo realny. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie, panie trenerze. Kapitan PBG Basketu Poznań, zdobywca 23 punktów, Damian Kulik. Dobry wieczór państwu. Na początku chciałem pogratulować drużynie z Koszalina. Można powiedzieć, że mecz mógł się podobać, bo na pewno był zacięty, każda z drużyn walczyła. Mieliśmy trochę od początku, można powiedzieć, swój przestój. Daliśmy się za bardzo otworzyć zawodnikom z Koszalina, przez co przegrywaliśmy. W pewnym momencie wyszliśmy na jeden punkt i tak jak już powiedział, zamiast po prostu postawić kropkę nad i przechylić szale, żeby po prostu wyjść na prowadzenie, zaczęliśmy grać chaotycznie. Zaczęliśmy słabo bronić, no i Koszalin to wykorzystał i odskoczył na kilkanaście punktów, no i zasłużenie dowiózł to zwycięstwo do końca. Ja wiem, co powiedział Damian Kulik, a teraz pora na naszych. Rozpoczynamy od trenera, Andrzej Urlep. Panie trenerze, mówił pan na konferencji przedmeczowej, że basket jest na pewno silniejszym zespołem niż to pokazują ostatnie wyniki w lidze. Jak to było dziś? No ja myślę, że dzisiaj udowodnili, że są bardzo groźną drużyną, jakim się pozwoli grać. My troszeczkę za słabo broniliśmy w pierwszej polowie, pozwolili sobie rzucić za dużo punktów, ale fartowo dla nas, bardzo dobrze graliśmy w ataku, także mieliśmy cały czas przewagę. Troszeczkę, gdzie była lepsza obrona, jeśli troszeczkę mądrzejsze jeszcze zagrali w ataku, to już po pierwszej polowie prowadzilibyśmy 15-20 punktami. Myślę, że oni świetnie zaczęli trzecią kwartę, naprawdę szybko odrobili stratę, doszli na 4 punkty różnice, ale wtedy my naprawdę poprawiliśmy obronę i do końca graliśmy bardzo dobrze w obronie. I jeszcze raz dzięki tej bardzo dobrej grze w obronie po prostu do końca kontrolowaliśmy wynik i nasze zwycięstwo nie było więcej zagrożone. Dziękujemy serdecznie. Czy są pytania do trenera? Porównując te wszystkich rywali w tej fazie rozgrywek basket, to która drużyna w porównaniu, jeżeli chodzi o potencjał? Co ja wiem? Jeżeli chodzi o rywali z AZS-u, mają i po prostu muszę powiedzieć, że mają troszeczkę pecha. Ja oglądałem ich mecz z Politechniką, oni naprawdę dobrze grali. Oni zasłużyli na zwycięstwo z Politechniką. Naprawdę zasłużyli. Szarką przegrali po dogrywce. Przegrali na wyjeździe Śląskiem z nami, z Polfarmą. Z Polfarmą walczyli do końca. Także ja myślę, że oni jeszcze coś wygrają, że oni grają dobrą koszykówkę, mają troszeczkę za mało zawodników, ale dobrze grają. Przed meczem z lokalnym rywalem z Kotwicą możemy być optymistami przy tej grze AZS-u? To ja myślę, że my każdy mecz gramy po to, żeby wygrać i na pewno też do Kołobrzegu idziemy po zwycięstwo. Panie trenerze, tylko jedno króciutkie pytanie. Chodzi mi o ocenę pana gry, jeśli chodzi o Damiana Kuliga. Czy to jest naprawdę bardzo dobry polski gracz w lidze? Ja myślę, że dzisiaj zagrał świetną drugą polowę. W pierwszej polowie był niewidoczny, w drugiej polowie po prostu bardzo dobrze trafił z dystansu. On jest środkowym, który ma bardzo dobry rzut za 3 i za 2. I to nie jest taki typowy środkowy, który gra w trumnie,
on po prostu umie grać w trumnie i może trafić tak, że trudno jest niego zatrzymać. Ci poziom, myślę, że jest takim dobrym polskim graczem. Dziękuję bardzo. I teraz prosimy George Rees. George? Another good win, and it's good to be able to peak at the right time. You know, we're just focused on making it to the playoffs.